decyzją Rady Miejskiej w Tczewie dwa kolejne drzewa zostały uznane za pomniki przyrody. Chodzi o dwa kasztanowce. Ten znajdujący się na skwerze przy ulicy Księdza Ściegiennego otrzymał imię Piotr, zaś drzewu znajdującemu się w pobliżu szkoły podstawowej nr 5 nadano nazwę Adam. W ostatnim czasie decyzją Rady Miejskiej przybyły nam trzy pomniki przyrody. Jeżeli chodzi o pierwszy z tych pomników, dąb przy ulicy Gdańskiej na terenie należącym do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Już w czerwcu została podjęta uchwała, natomiast podczas ostatniej sesji we wrześniu dołączyły kolejne dwa pomniki przyrody, to są kasztanowce. Jeden z nich znajduje się na terenie szkoły nr 5, drugi na skwerze przy ulicy Księdza Ściegiennego. Aby drzewo stało się pomnikiem, no musi spełnić kilka warunków, między innymi mieć określony wiek, obwód pnia, no i być okazem zdrowym. W związku z tym, że te drzewa są pomnikami przyrody, też wymagają takiej szczególnej troski, bieżącego monitorowania, jakichś takich cięć pielęgnacyjnych. Też nie można ich w żaden sposób uszkadzać, na przykład poprzez przybijanie jakichś tabliczek czy reklam do drzewa. Też trzeba dbać o glebę wokół tego pomnika. Nie można ich niszczyć, grozi to mandatem. Czy Tczew będzie poszerzał listę tych pomników przyrody, bo drzew okazałych na terenie miasta nie brakuje? Okazuje się, że mamy sporo całkiem drzew, które mogłyby pretendować do tego miana pomnika przyrody. No ale to tam stopniowo będziemy pewnie poszerzać tę listę. W Tczewie mamy jeszcze 5 pomników przyrody. Są to dwa buki czerwonolistne, jedna lipa w parku miejskim oraz dąb przed Urzędem Miejskim i oliwnik przy ulicy Wyszyńskiego. W sumie w Tczewie pomnikami może zostać nawet 30 drzew.